Moi drodzy, panie prezydencie, Małgosiu, Grzegorzu. 13 października jako społeczeństwo dokonamy przełomowego wyboru. I tak jak rok temu w wyborach samorządowych w Warszawie czy w Poznaniu, mimo takich, a nie innych sondaży, mimo takiego, a nie innego przedstawiania w TVP Info, mieszkańcy opowiedzieli się za różnorodnością, za takim miejscem, w którym dobrze czuje się senior, ale też i młodzież, w którym z szacunkiem odnosimy się do pracownika, ale również do pracodawcy, w którym również dobrze czują się osoby o poglądach konserwatywnych, bo wspieramy również takie inicjatywy. Ja byłem bardzo zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że głosowały na mnie seniorki i to 30% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. I taka może być... I taka może być Polska. Polska może być miejscem, gdzie wszyscy będą się czuli jak u siebie. I osoby o poglądach konserwatywnych, i o poglądach lewicowych, ale też i centrowych. I będą się mogli tak czuć dzięki tym, którzy w tych wyborach startują. I chciałem im za to serdecznie podziękować. Widzimy waszą ciężką pracę i zaangażowanie. Dajecie z siebie wszystko. Bo Polska nie tylko może być lepsza, jutro może być nie tylko lepsze, jutro będzie lepsze i będzie lepsze dzięki wam. I mocno wierzę w to, że wygracie. A gdy wygracie, będziecie szukali kompromisów, będziecie chcieli, by ta Polska była przyjazna dla wszystkich. Dla seniorów, dla niepełnosprawnych, dla młodych i dla wszystkich Polaków. Przed nami jeszcze 6 dni. I tak jak w boksie, tak w polityce najważniejsza jest ostatnia runda. Dajcie z siebie wszystko, bo te wybory są ważne nie tylko dla Polski i dla Polaków. Patrzy na nas cała Europa. Cała Europa patrzy na was. Dziękuję uprzejmie.